poszczególnych piekarni, jak również tym wszystkim, którzy i nocami, i w ciągu dnia ciężko pracują nad tym, abyśmy na tym naszym stole mieli ten powszedni chleb. Wszystkim rodzinom też za wyrzeczenia, które są z tym związane, bo wiadomo, że ci, co w nocy pracują, no w tym czasie nie są w domu. Także jeszcze raz dziękuję za wasz całoroczny, za całoroczną pracę i życzę wszystkim, aby to święto przebiegało we wspaniałej i dobrej atmosferze. W tym momencie o zabranie głosu w imieniu Komitetu Organizacyjnego tegorocznego Święta Chleba prosimy pana Leszka Mellera, a pozostałych gości prosimy oczywiście o pozostanie na scenie. Witam wszystkich. Spotkaliśmy się już w kościele. Z tymi ludźmi, których się nie spotkałem, wszystkich witam. Chciałbym pozdrowić wszystkich, zaprosić do naszego wspaniałego świętowania, bo mamy dzisiaj Święto Chleba. Chleb mamy codziennie, Święto Chleba, bo przecież każdy z nas codziennie zajada chleb. Ale dzisiaj w ogóle, naprawdę dzisiaj szczególnie jest dzień. Chciałbym powiedzieć coś takiego, proszę państwa. Jesteście mieszkańcami Gdańska. Wielu z Gdańska, do Gdańska przyjechało, odwiedziło Gdańsk. Ja jestem z Pelplina, jeszcze tam widać na moim herbie. I chciałbym poinformować, że nie wiem, czy wszyscy wiecie państwo, ale mamy światowego piekarza w osobie pana Andrzeja Szydłowskiego. Andrzej został wybrany, zostało panu Andrzeju wybranych jeszcze dwóch światowych piekarzy. Także na całym świecie pan Andrzej jest osobą znaną. Witam również panią Mieczysławę, uroczą małżonkę pana Andrzeja przy okazji. Mamy jeszcze dzisiaj taki fajny, miły, miły akcent, bo nasi piekarze z Kościerzyny, państwo jarzębińscy, obchodzą urodziny swoje, urodziny. 40-lecie istnienia swojego zakładu. I chciałbym przedstawiciela z piekarni od państwa jarzębińskich poprosić na scenę, bo chciałbym wręczyć dyplom. Zapraszamy przedstawicieli piekarni cukierni jarzębińscy. 40-lecie działalności. A ja już dziękuję za wysłuchanie. Oczywiście, wielkie brawa dla pana Leszka Mellera. W tym momencie chciałbym zaprosić na scenę panią Aleksandrę Dulkiewicz, zastępcę prezydenta miasta Gdańska, i prosić o uroczyste otwarcie 22. Święta Chleba w Gdańsku. Starsi cechu, przedstawiciele stowarzyszenia, piekarze, cukiernicy, gdańszczanie, turyści. Witamy was bardzo serdecznie w Gdańsku. Cieszymy się, że po raz 757 dzięki Dominikanom możemy obchodzić takie święto, bo być może dzisiaj już nie wszyscy o tym pamiętają, że przywilej nadany przez papieża Aleksandra powoduje to, że możemy co roku się spotykać. Cieszymy się, że także razem z rzemieślnikami, którzy są szalenie ważni i byli zawsze ważni w Gdańsku, bo oni również tworzyli i nadal tworzą potęgę naszego miasta. Oprócz kupców to właśnie rzemieślnicy, w tym piekarze, cukiernicy, byli tymi i są tymi, z których nasze miasto może być dumne. Jesteście także naszym towarem eksportowym. Ludzie przyjeżdżają do Gdańska także po to, by spróbować prawdziwego rzemieślniczego chleba półek. Tak też jest na Pomorzu. Cieszę się bardzo, że po raz 22. Święto Chleba odbywa się w ramach Jarmarku Świętego Dominika. Życzę dużo wrażeń, pełno słodkości i pyszności i życzę państwu dobrej zabawy. 22. Święto Chleba w Gdańsku uważam za otwarte. A teraz, aby tradycja...
Proszę, oczywiście. Proszę Państwa, nie przez przypadek pan minister jest z nami. Jego tata prowadził, był piekarzem, tak jak my, i prowadził piekarnię w Miłoradzu koło Malborga. Wielkie brawa, oczywiście. A teraz, aby tradycji stało się zadość, że 22 Święta Chleba w Gdańsku czas zacząć, zabrzmi Hej Now, Święta Chleba. To 22 Święto Chleba Anno Domini 2017 zapowiedział zgodnie z tradycją Hey Now, skomponowany specjalnie na tę okoliczność przez panią Jadwigę Mielkę. A pomysłodawcą Hey Now jest piekarz z Pepina, pan Leszek Meller. Oczywiście wielkie brawa raz jeszcze. Serdecznie dziękujemy gościom i zapraszamy wszystkich do wspólnej zabawy, odwiedzenia stoisk piekarzy i cukierników. Czeka nas naprawdę przepiękny dzień, piękna pogoda, idealna na to, żeby cieszyć się cudownymi wypiekami. A poza tym oczywiście, tak jak już mówiłem, występy artystyczne, teatralne, muzyczne, konkursy. Moi drodzy, bądźcie z nami już za chwilę. Konkurs piekarni Jarzębińskich. Za chwileczkę wracamy. Święto Chleba otwarte!